Nazywam się Krystian Żołnierewicz, jestem koordynatorem projektu Arka na Twojej dzielnicy. Projekt Arka na Twojej dzielnicy, którego inicjatorem jest Fundacja Rafała Murawskiego Nigdy nie zostajesz sam. Od najbliższego weekendu będzie funkcjonował we Władysławowie. Jest to już 4. filia szkółki, która powstaje w ramach tego projektu. Po 2 w Gdyni i 3 w Rumi wychodzimy, można powiedzieć, poza granicę Gdyni i będziemy od tego weekendu we Władysławowie. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 4 do 9 lat na dzień otwarty, który odbędzie się w ośrodku Cetniewo o godzinie 13 w najbliższą niedzielę. Zajęcia są skierowane do dzieci, które chcą aktywnie uczestniczyć w piłkarskich zajęciach. Jesteśmy we Władysławowie, dlatego że jest to miejsce też związane z Arką, ma bardzo dużą grupę sympatyków żółto-niebieskich i zapraszamy wszystkich na ten dzień bardzo serdecznie. Projekt polega na tym, aby zachęcić i dać możliwość jak największej grupie dzieci trenowania w profesjonalnych warunkach przy żółto-niebieskich. Na naszych zajęciach pojawiają się często też piłkarze Arki, żeby dać taki impuls, że naprawdę ta droga do zespołu żółto-niebieskich jest bliska. No i chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Wspólnie organizujemy również wyjścia na mecz. Chodzi o to, żeby jak najbardziej rozpowszechnić informacje o Arce, zachęcić jak najwięcej dzieci do uprawiania sportu przy żółto-niebieskich.